Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Zero, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, wracamy do naszych porządków, a dokładniej mówiąc to w sumie na razie nie. Ty to jesteś kurde Zero cwany, co? Nie, no nie jestem cwany. Powiem wam dlaczego nie, bo tutaj jest dużo niedopowiedzeń. Jednak chyba zrezygnuję delikatnie mówiąc z tego, że zrobiliśmy każde miejsce jakby osobno, bo zapomniałem, że my tutaj również potrzebujemy miejsce na ciało, znaczy na ciała, ciało do ciała, usta do ust. No właśnie, więc myślę, że te wszystkie proszki, nie proszki i roztwory sobie jednak przeniesiemy tutaj. Tak. To pojedyncze, śmiało, pyk. No właśnie, te proszki, te nieszczęsne proszki. No trzeba to zabrać. Trzeba to zabrać i włożyć to wszystko tu. Okej. Mamy dwie szapki wolne. Dwie szapuncje wolne. Teraz myślę, że właśnie nie jest głupim pomysłem to, żeby wsadzić wszystkie te mózgi. Chociaż kurwa, czy ja to potrzebuję w sumie wsadzać? Może na razie tego nie ruszajmy. Jak myślicie? Ruszać to czy nie? Na razie te proszki to właśnie te były jakieś tam popioły, nie popioły, bym wsadził właśnie tutaj. Jak najbardziej. Ale następny już tutaj bym nie ruszał tego. No nie wiem. Na razie to tego nie będę ruszał, wsadzę tylko tak naprawdę od nie tego, nie chcę tego wsadzać, tylko chcę pióra i atrament włożyć. No i możemy jeszcze wiarę włożyć. Dlaczego? Z tego powodu, że będę chciał również nieziemia wiedźmy. Masz coś ciekawego? Nie masz chyba nic ciekawego. Zasada. Ale ona nie ma na przykład tego roztworu wzrostu i tak dalej, bo czasami wiecie co, mam ochotę chyba tylko kupować to i mieć to w dupie. A tak muszę to robić od początku. Dobra, kostnica. Bo tutaj również będę chciał kilka rzeczy pozmieniać. Konkretnie, co to w ogóle można wywalić? Bo te zwłoki to się w ogóle nie nadają. 4-4-4-4. Fajne. Tak jak tamte. Co tutaj w ogóle jest zrobione? Tutaj nie ma nic zrobionego. 4-1. Możemy sobie ten tłuszczyk wyekstrahować, zobaczyć jakie ciałko tu my będziemy mieć. Krew w sumie też. Bo wątpię, żebyśmy cokolwiek z niego dobrego ogarnęli. To jest pewne. 2-3. 2-3. 2, czyli 2-2. To jest bardzo słabe. To jest bardzo słabe i na razie muszę mu to włożyć. Na razie muszę mu to włożyć, żeby wiedzieć, co daje kolejne. Serduszko. 2-3. Trzeba pamiętać. Nie mam już, kurde, żarełka. 2-3. Zabiera 2. Daje 1. To jest fajne. Ale na razie wstawmy mu to. Chodźmy do ukochanego domku. Prześpijmy się na szybciorka. Zaraz w ogóle jest dzień naszego kolegi. Dzień naszego kolegi. Weźmy sobie więcej tych kotlecików. To się przyda. A z 50 sztuk możemy wziąć. 50 sztuk możemy wziąć. Kostnica. Ja też chcę wiedzieć dokładnie, co w tym truposzu mamy. I jeszcze jedno potrzebowałem. A tu w ogóle wyjąłem jelita. Okej. Okay. Okej. No to nie, no to przepraszam bardzo, to ja źle zrobiłem. Standardowo oczywiście robimy to w ten sposób. Górę mu ściągamy. Czaszkę zabieramy. No, mięsko oczywiście też, ekstrakt. No, co ty nie masz tutaj dojścia? Halo, przyjaciel. Lecimy do zera.
Czyli on ma stricte dobre serce. Jakkolwiek to zabrzmiało. No i dobra. Ciebie możemy sobie wziąć stąd. I tak idziesz do spalenia. I kto mówił, że na rewolucji nie da się zarobić? Kupiec będzie zachwycony, gdy zobaczy te cacka. Cóż to tam mamy? Halo? No tak, mieliśmy tą wiadomość otrzymać niedługo. Okej, okay. Pracownia alchemiczna. La Standardon. Serduszko, kurde, no dobra, jest jedyne serce. To tyle dobrze. Krew też zostawmy. Muszę do winnicy jeszcze skoczyć. Tu, to włożymy. I kolejne złote nasionka. Ja pierdzielę. No wiecie co, ja zabieram chyba tych koleżków. Tego koleżka na pewno. No bo to jest po prostu przegięcie. I nie mam co robić. Nie mam czasu, żeby to robić. Trzeba robić to w ten sposób. Robisz winko, ile wlezie. No on nawet nie potrzebuje, kurde, tego. 160 wina złotego, no pięknie. Gdzie póki nie mamy tutaj na to miejsca, ja bym właśnie w ten sposób to sobie robił. Dobra, tylko tak, nadal nie wiem, co zrobiłem źle. Jak on to mi policzył, to ja nie wiem. Sobie zostawmy. To zostawmy. Potem będziemy brać to, co jest nam potrzebne. Już nie lubię tak brać tego wszystkiego na zaś. Gadająca czaszka, z pewnością musimy dobrać oczywiście nasz żołd. Co ty gadasz? Podatek. I to niecukrowy. Piknie. Chciałbym zobaczyć jeszcze wzgórze wiedźmy. W sumie tak mamy dzień naszego kolegi. A w sumie to luz. Piwo już jest. No i burgery by się przydały. Dobra. To sobie oczywiście standardowo wrzucimy, tak jak to być powinno. Opa. Tutaj możemy dać więcej nawet, żebyś porobił. Żeby zaraz nie było tak, że on nie ma miejsca. Od razu sobie ulepszymy, zrobimy sobie miejsce dzięki temu, że pozbędziemy się tych jabłuszek i reszty. I przynajmniej wydaje. Być może nie będzie głupie to prowadzenie na górę, żeby tutaj tego nie stakować. Ale cóż. Dobra, chmiel jakiś tam jest. To można zostawić. No właśnie, no i zaraz nie ma miejsca. Cholera, no. Tam jabłka zostały. No będę musiał chyba porobić te soki. To zacięło delikatnie. Dobra. Jezu, naprawdę, tu by się coś przydało, żeby to jakoś szybciej ogarnąć, bo... To jest dramat. Ta prasa to jest tutaj dramatyczna. Chodzisz i klikasz. Zrobiło się miejsce? Nawet sporo miejsca się zrobiło. Miło i fajno. Dobra, zróbmy jeszcze trochę. Teraz i tak
nam delikatnie się ukurczy, że tak powiem, produkcja tych srebrnych winogron, bo jakby nie patrzeć teraz, no chłopaki nie robią tego. Musieliśmy ich troszeczkę zabrać z tamtego miejsca. Ale. Myślę, że to i tak wystarczy na razie. Dobra. Jeszcze raz na chwilę pójdziemy oczywiście do winnicy. Z tego powodu, iż ja przecież tutaj sadziłem kilka rzeczy, tak? Jakiś tam chmiel. Właśnie. Niby złoty wyskoczył, ale... Znaczy złote nasionka poszły. I tu kurwa Shiro nie zasadził. Ja to jestem upośledzony, naprawdę. Mów ta co chce ta. 2 złote, czy to jest na pewno ulepszone? Na pewno. Zaraz. Muszę iść jeszcze do pracowni alchemicznej. No muszę. Muszę, bo się uduszę, no. Musimy... Zaraz. Musimy zrobić sobie nawóz. Złoty nawóz. I w każdym z nich potrzebuje coś. No właśnie. Srebrny i niebieski. Niebieski chyba był z dwójki. Tak, polepszacz smaku. Złoty eliksir? Od czego to jest? Nie wiem. Polepszacz smaku. Czyli no to mielibyśmy prawie wszystko. I eliksir energetyczny. A stymulator wzrostu był do czego? Pamiętam, że do czegoś był potrzebny. Nie wiem, do czego. I pytanie, z czego się robi ten czerwony dynks? Zobaczymy. Na pewno z tego. W sensie tu się coś robiło. Czerwony jest. Ale to nie był ten. To nie był ten. Co to było? Shit. No tak, bo te to ja mam. Z czego to się robiło? Młyn alchemiczny, to wiem. Toksyczny proszek. Aha, hola hola, amigo, señorita, wiem. Pytasz dzika, czy sra w lesie? Oczywiście, że to jest to. Musimy naprawdę ogarnąć w końcu prace dotyczące tych naszych nasion chmielu. To jest naprawdę bardzo nam potrzebne w tej chwili. Mega jest potrzebne. Właśnie. Dobra, 8 polepszyczy smaku. No i też chyba będę musiał ogarnąć w końcu tutaj automatyzację tak naprawdę tego wszystkiego. Wiem, że da się to zrobić, no bo jednak te mikstury by się przydały, no. Jak będę wam mówił. To jest wyjście. Dobra, tego i tak nie zrobię. Tego i tak teraz nie zrobię, bo nie mam torfu. Okej, a eliksir energetyczny. Niebieski proszek. To idzie tu. Czego szedł niebieski proszek? Niebieski kwiat i kolce. Tu idzie zielony proszek, tak jak myślałem. I to nie to. Życiodajny proszek. To pewnie ze wszystkich części, że tak powiem. Nie, biały proszek idzie z kosi, to było logiczne, Shiro. Dełka? Pewnie to życiodajny. Nie, fioletowy. Proszek chaosu. Zjelitka? Czy ja se to kurwa serce wie... Nie, na szczęście nie. Co to życiodajny proszek? Czy ja już tego nie używałem? Chyba tak. Ej, no to z czego był ten... Zindel? Z czego był ten zindel? Niebieski proszek. Nie mamy w ogóle. No, musiał być wcześniej. Myślę. Niebieski proszek. Z czego to mogło być?
To zostawimy tu. Zaraz zobaczę. Oczywiście Graveyard Keeper. Graveyard Keeper Alchemii. Niebieski proszek, moi drodzy. To jest Acceleration Powder, czyli proszek przyspieszenia. On idzie. A, dobra, z miodu. Ewentualnie. Jeżeli nie z miodu, to z hempa, czyli z konopi. Konopię mamy, tylko mamy nieukończony status. Oczywiście sobie to zróbmy, bo tego hempa i tak my nie używamy praktycznie w ogóle do tego. Teraz, fuck. No dobra. Podrozionych pypków. No przynajmniej możemy teraz hempy sobie ogarniać. No właśnie, i mamy to. Teraz łaskawie możemy to zrobić? Możemy. Eliksir energetyczny razy 8. Chociaż w sumie już tam dwa były. A cóż. Niech będzie. Aż się naszej postaci zachciało spać. Dobra. Teraz potrzebujemy torfu w teorii. Tofu. Nie no, torfu. Nie tofu. Hempa też tu zostawmy. No to też możemy tu zostawić. I reszta standardowo ląduje tutaj, w tym miejscu. Serce. Wolałbym tego serca jeszcze nie zostawiać. Dobra. Winnica, bo muszę zostawić tam te nasionka. Nie wiem, po co z nimi w ogóle chodzę, ale okej. Okay. Miel możemy wziąć. Ukochany domek. Musiałem przemyśleć, co ja w ogóle robię. Tu nam ładnie porosło. Dobra. Czas zbiorów. Elegancko. Udało ci się zabrać złotą dynię. Dziękuję. O, brzmiało logicznie. No i niestety, ale nie możemy tylko i wyłącznie bazować na naszych zombiakach, bo one nam nie dają właśnie tych odpadów rolnych. To jest mega wielka dla nas bolączka. Tu w ogóle jeden śpi. Czemu ty śpisz? Zaraz się okaże, że ja nie mam miejsca na te odpady rolne. Pryzma kompostowa. Patyki. Da się zrobić. Da się zrobić. U mnie się wszystko da zrobić. Pryzma kompostowa. No nie mówcie, że ona się tu nie zmieści. Biet. Jaka lipa. Totalna lipa. 5, a tu 4. Ale jajca, panie Fertku. No cóż, no to w takim razie tego nie zrobię w ten sposób. Szkoda. Nasionka sobie pozostawiajmy. To sobie... to wraca. To idzie ze mną. Ja mam tu tą cebulkę zrobioną. Mam tu tą cebulkę zrobioną nawet. Dobrze, dobrze. Rób ta. Jakiś kompościk też nam został. To oczywiście sobie go weźmiemy. To zostawiamy te odpady rolne, one nam się w ogóle nie przydadzą, ale i tak nie mamy tych odpadów rolnych tyle, żeby zrobić aż na to tych nawozów. Cholera. Nie wiem, czemu on tu leżał, ale okej. Te zombiaki nam się walają normalnie jak głupie. Jak głupiutkie. Oczywiście kolejne wino sobie wstawimy. Tyk. Jakie wyszły? 2 razy złote, pięknie. Okej. Okay. Mogę zrobić kolejne piwo? Chyba mogę. Ze złotego chmielu nawet mogę więcej zrobić niż 2. Aż
3. Tylko wody nam brakuje. Wody tu nie było? Było. Nie chce mi się lecieć. Jestem leniwa dupa, strasznie. Dobra, browarek niech się tutaj pięknie robi. La browarę. Gdzie zostawiłem... Co? Nie mam kamienia? Tak! Gdzie zostawiłem kamień? Gdzie go zostawiłem? Jezus, siroty sklerotyku. Ciebie inaczej nazwać nie wolno. Pierwsze, weź sobie soczewicę. Weź sobie soczewicę i ją odłóż tu, gdzie powinna być. To raz. Po dwa. Gdzie jest nasz kamień? O kurwa, nie wiem, gdzie zostawiłem kamień. Zabijcie mnie. Zabijcie mnie, bo nie wiem, gdzie jest kamień. Wezmę tą cebulę złotą na razie. Kurwa, no naprawdę nie wiem, gdzie kamień zostawiłem. Tu jest, dobra, mam cię. Czemu go zostawiłem? A, dobra, wiem. Zostawiłem cię dlatego, iż chciałem patyki wziąć. Może być. Może być. Dobra, tu się ładnie robi. Kadenca czaszka. No, idziemy zbierać haracz. Dziękuję. Ile mam kasy? 6,5 silvera. Golda, nie silvera. Ty już nie jesteś w silverze. Ty jeszcze ile zawsze byłeś w goldzie. Lolu też. To możemy wywalić. Dosztukuje się. No piwo w ogóle nie idzie, naprawdę. Nie wiem czemu. Zaczyna mi to trochę przerażać. A i tu się zrobił z tego skrzynki, okej. O, kochany dom. Żeby zrobić burger dobrej jakości, czyli takiej super hiper, potrzebam tylko jednej cebuli. Fuck yeah! Ja nie potrzebuję tyle tych burgerów narobiłem. Oh no! Dobrze pójdzie. Jak dobrze, kochani, pójdzie. Kurwa, ja was wszystkich przerabiam. Ciebie to na pewno. Ciebie to 100% już przerabiam. To nawet już nie jesteś bez dyskusji żadnej. Zobaczymy, co masz dobrego. Jak tam moje serduszko? Czy jak je mam, mam je. Trzeba je tutaj zostawić gdzieś. Dobre serce to się liczy. Serce prawe i dobre. Tu cię zostawimy. Okej. Pierwsze leci serce. Kurwa, żebym jeszcze zobaczył, gdzie tam było. Na pewno 3. 2-2 chyba. Nie, ej. 3-1? 0-4 było teraz. Tak, 3-1. Serce bardzo do dupy. No problem. To się akurat zdarza dosyć często. Kurwa, Shira, ale żebyś ty jeszcze był mądry. Naprawdę, ty robisz 20 rzeczy tych samych. Dodatkowo... Miałeś coś kupić. No i Shiro coś kupić. No wszyscy ze wszystkim, nie? Tu ta książka, twarda okładka. Dobra. La kostnica. Czwarty trup. Niedobrze, bo nie mam miejsca na niego. Dobra, jelitko. 3-5, tak? 2-4. Kurwa, teraz nie wiem. 2-4, kurwa, ja nie wiem, jakieś dzisiaj normalnie są puścione. 2-4, tak, 1-1 dało. Mózg. 3-5. 5. Dało mi aż 3 białe i 2 czerwone.
ale to w sumie taki ten mózg... Już mogę się wszystko wyciąć. Ja nie wiem, naprawdę. Nie pytajcie się mnie, co ja robię. Ja dzisiaj nie wiem, co robię. Dwa razy wycinam te wszystkie rzeczy. Muszę szybko się pospieszyć, zanim mi tamto ciałko zdechnie. Jak to miał być Shiro z górki, ale tak niestety, no. Lubisz sobie życie utrudniać, co? 57%. Shit, szybciej. Nie dziada, tnij. Nie idź, dziadygę. A? To wszystko pójdzie na rozbiórkę. To wszystko pójdzie na rozbiórkę. Weź ciało. 4-4. No widzę, że cały czas nam takie zwłoki daje. Więc no bez rewelacji. Taki bankowej biżuteria. Aforyzmy i 5 punktów wiary. Ciekawe, ciekawe. Już nawet jeżeli chodzi o to, to zobaczcie, że mamy 7 świadectw z pochówku, tak? My w ogóle już z tego nie korzystamy. Tak naprawdę gdyby nie to, że no, ciężko nam te zwłoki ogarnąć, żeby były lepsze, to ja bym tak naprawdę już nawet nie potrzebował tego wszystkiego, tylko po prostu jak chował na cmentarzu i hasta la vista, nie? I tyle. Ale niestety. Ale niestety. Dobra, ile mamy tego? Dwie sztuki. Zróbmy to w ten sposób. Surowe krojone mięsko. Dało ci dobić 3000 zielonych pypków. Oki. Okidoki. Pieczeń. 6 sztuk. Akurat. I to chyba jeszcze dwie pieczenie są, prawda? Czy nie? Tak, są dwie pieczenie. I robimy lepsze burgery. La burgerro. La burgerro. Dobra, jeszcze raz. Pracownia alchemiczna. Czego mamy dużo? 11,9 i 50, kurwa, przeciwdajnego proszku. To jest aż za dużo. Dobra. Na razie możemy tutaj to wszystko ogarnąć. Tak mamy tego dużo, więc luz. Wszystkie mózgi, czy nie? No nie wszystkie. Okej, a czemu tutaj na przykład nie mogę jelitka czy czegoś? To się tego da ekstrahować. Destylat serca. Serce się da destylować. A to się da pewnie miażdżyć. Czyli nadal jelitka. No i elegancko. Trochę proszków, trochę tego. To się zawsze przyda. To się zawsze przyda. Mów to, co chce, to się zawsze przyda. Okej. Myślę, że tutaj już mamy wszystko porobione. Zróbmy sobie więcej tych nawozów wysokiej jakości. 20 na razie wystarczy. Dwudziestka na razie wystarczy. Tutaj sobie też poleci 20. Dobra. To chciałem zrobić. To sobie zostawmy też tutaj. Nie potrzebujemy tego aż tak nagle. Okej. Ukochany domek. Widzę, że pieczenie się już pięknie porobiły. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Kosztowności zostawmy. Niebuszka zabierzmy. Queen Bee też zabierzmy. Pieczki będą potrzebne. To będzie potrzebne. Czeki bankowe. Do czego mogą być te czeki bankowe? To jest też dobre pytanie. No zapewne da się to sprzedać. Możecie mi napisać w sumie, czy da się to sprzedać, czy nie.
Dobra, i teraz tak. Chcemy zrobić burgery super jakości, tak? Potrzebuję naprawdę dużo. Dużo tego mięsa. Okej. Zabieramy te burgery. Duże wiedźmy. To możemy sobie tutaj wrzucić. Wygląda to, że wszystko gotowe. Muszę dać znać Inkwizytorowi. Okej. No to tu już mamy gotowe. Drugą stronę, panie kolego. Drugą stronę. To niech sobie tutaj leży. To, że możemy sobie więcej dać oczywiście naszych kotlecików. Burger gotowy. Burger gotowy. Teraz chodźmy oczywiście do kościoła. Mr. Kościół. O, tu jeszcze wiara dodatkowa. Dziękuję. To już tylko jeden. Ale zawsze na plusie. Handluj. Ty mi daj pieczki. To się zawsze przydaje. W szczególności, że teraz no, liczymy na tą wiarę. Dużo wiary potrzeba. Idzie być wierni wszyscy. Dobra. Czy dałoby się na przykład zrobić jeszcze świeczniki? No te by się dało jeszcze wymienić i byłoby jeszcze dwa na plusie, ale aż tak to mi się chyba nie chce. Dobra. Lecimy z tym koksem. Standardowo. Herbatki napiję. Dajta, dajta. To jak będzie w ogóle katedra, to naprawdę... To nawet jakieś dziwne stworki czarne poleciały, okej. Okay. Ale to jak będzie katedra, naprawdę będzie fajnie. Wtedy będzie to wiara lecieć i lecieć. To tak... 5 silverów, to tak powiem szczerze, no... Żału nie ma, dupy nie urywa. Żału nie ma, dupy nie urywa. Okej. Okay. Wnieśmy sobie troszeczkę tego drewna. I panie kolego, potrzebuję zrobić więcej desek na pewno. Taka podstawa w sumie twórcza, że tak powiem. Opoły zaraz też sobie zrobimy. I też chcę się troszeczkę wywalić z tego drewna, żeby po prostu, wiecie, one, te nasze ząbiaki mogły sobie dalej kontynuować tą pracę swoją. Tak to dechy, no. Dechy nam w sumie nie przepadną nigdy. On w ogóle po dwie nosi. Dobra, opoły. To też jest dosyć istotne dla nas. No i potrzebujemy więcej piwa. Tylko opół to tutaj. Panie opół, ty to tutaj idziesz. Okej. Okay. Mamy co chcieliśmy. Winnica. Winnica, piwnica. Nie, teraz to się nie dam nabrać, panie kolego. Teraz to jeszcze nie dam w konia zrobić. Teraz to zrobię tak, jak być powinno. Czyli tak, teraz potrzebujemy złotych nasion chmielu. Pyk. Złote nasionka chmielu. Pyk. Ja bym zrobił bez waszych podpowiedzi. Kurde, nie wiem. Pyk. I w sumie tutaj też możemy jeszcze ten chmiel zasadzić srebrny. To nam w sumie nie przeszkadza. Pyk i pyk. I srebrny chmiel. No i niech to sobie rośnie.
Niech to sobie rośnie pięknie. Mamy domek. Zostawmy na razie lubiarę i resztę. Opowieści dziwnej treści też możemy zostawić. Już nam się piwko kolejne zrobiło pięknie. Oj, dwa srebrne, 20%, cholera, nie? Niby tylko 20%, a jednak. A jednak. Dobra, robimy złote. Ops. Nie zróbmy sobie już na zaś, brajeczek, jakbym tu już gdzieś w okolicy był i tylko, wiecie, wstawił sobie tak. Żeby to już było. Żeby to już było. Dobra, srebrne są. To już też jest. Jabłuszka możemy sobie tutaj zostawić. Też tam nie są jakieś tam super potrzebne. W ogóle piwo robisz? Nie robisz piwa. A czemu ty piwa nie robisz? Czego ci potrzeba? Ty nie masz wody. Wiele wyjaśnia. A on jeszcze nie zrobił tego jednego. Ja nie wiem. Jest taki powolny. Taki cholera powolny. No dobra. Mówiłeś. Weźmy tą wodę. Nie sądziłem, że akurat wody mu zabraknie. To też będą się, w sumie przydadzą się skrzynki, jeżeli chodzi o to, bo też z tymi skrzynkami tutaj rewelacji nie ma akurat. O, jeszcze jedno. Pyk. 160 wody, starczy. Rób. Róbcie, róbcie. No i niestety muszę sobie zrobić więcej tych złotych. Bez tego nie damy rady. Nie mamy miejsca. Nie mamy w ogóle miejsca. Ups, dobra. Mamy to, co chcieliśmy. Zrobiło się miejsce? Zrobiło się miejsce akurat. Akurat. Dobra, 6 tych starczy, starczy. Gadająca czaszka. Kolejny haracz. Jak tam z kosiutą? Tak, stoimy mniej więcej na zero pod tym względem. No akurat nam się dużo nie różni. Dużo nam się nie różni. Dołóżmy tego. To brązowe piwko sobie nadal leci. Najwięcej nam nie potrzeba. Więcej nam nie potrzeba. Prześpijmy się na szybciorkę, mam sporo energii. Leci. A, czujemy się świeżo pięknie. Więcej cebuli. Od cebuli to wiadomo się troszeczkę kuli. Zróbmy to tutaj. Mamy tym więcej porobione, to tym bardziej. Hej, 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 koleżko. Co ty mi tu próbujesz zasadzić, co? No gdzie? Rób to tak, jakbyś powinno. Okej, teraz kolejne. Pyk i pyk. To jest porażka, naprawdę to z tym jest porażka, z tym sadzeniem. Najgorsza chyba, najgorszy element tygry. Idzie się tak rąbnąć, jak ktoś ma wyliczone to wszystko, to jest naprawdę dramat. No dobra, i teraz zobaczmy, czy mamy w ogóle złote. Mamy złote, no się na cebuli, dobrze. Jest tu nasionka, tu są nasionka. Dajemy teraz srebrne nasionka cebuli. W ogóle chyba sama cebula wyjdzie z tego, co widzę. Ale to dobrze, bo dzięki temu, że będziemy mieć tą cebulę tutaj, to
Będziemy mieć też więcej tych nasionek właśnie złotych. Więc coś za coś. Otóż nam nie starczy nawet. Kiepsko. Kiepściocha. Kiepściocha. Nasiona dyni. Dobra, zaćmy tu jeszcze jedną dynkę. I akurat tyle nam wystarczy. Tyle nam wystarczy. Dobra. Widzę, że pszczółek też mamy sporo. Nasionka zostawmy, torfy zostawmy. Kostnica, moi drodzy. Kostnica, bo zaraz osiołek nam przyniesie kolejnego trupa. W sumie mamy miejsce niby. Dobra, jak tam serduszko? 4-4. 4-4-2-2. Serce słabe. Jelitka. Dwa czerwone. No to taka dupa straszna. Serce mu wstawmy. 2-4. I mózg. 2-4. 2-4. Mózg jest bardzo dobry. Czyli mózg sobie bez problemu teraz możemy tutaj wstawić. Daję dwójkę. Nie wiem, co te jelita robiły, ale chyba też były dobre, chociaż nie jestem pewny. Mózg na pewno. To w ogóle wrzućmy stąd. Na razie sobie tutaj to pozostawiajmy. I lecimy z tym koksem do końca już. Potrzebujemy dużo mięcha. Myślę, że na razie kości i tym podobne sobie odpuścimy. Bo nam to jest potrzebne w tej chwili? Raczej nie. Szczerze powiedziawszy, to ja nawet bym nie musiał chyba tej krwi zbierać i tłuszczu. To też nam nie jest jakoś super potrzebne. Dobra. Ale ty go weź. Ty go weź, przyjaciel. Następny. 99 może być przydatna. Dobra, panie kolego. Serduszko, 4-4. Dużo zabiera. To serce wstawmy na razie. Jelitka. Zabrało dwa czerwone. Jelitka są całkowicie do wywalenia. Dobra. To się da zrobić. 2-4 mózg teraz. Mózg mamy w razie czego lepszy. 2-4. Ten mózg też jest dobry. Zastanawiam się, wiecie co? Kurde. Weźmy ten mózg. Ja wiem, że przed chwilą go wyciąłem. Nie miałem szczerze tych mózgów. Ja potrzebuję mięcha. Nie potrzebuję teraz nawet zombiaków, bo nawet nie mam gdzie ich pierdzielić. No niby mógłbym tam to żelaza i tak dalej, ale... Nie jest aż tak potrzebne. Szczerze powiedziawszy nie. O, dzień dobry. Zrazu go weźmy, żeby był 100%. O, 4-2. No tamten jest gorszy. Dobra, krew sobie zabieramy. Jezus, jak ten czas leci przy tej grze? To jest po prostu szok. Coś pięknego. A w sumie nie robimy żadnego progresu nawet w tej chwili, no ale mam nadzieję, że już teraz inkwizycja nam troszeczkę to wszystko ruszy. W końcu zrobimy tą kaplicę cholerną, nie? Miejmy nadzieję. Dobra, ty jesteś do wycięcia. Chodźmy, cię już spalimy. Kabum. Pal się. I ty się również pal. Krematorium na świeżym powietrzu. Kolejne pochówki. No, już mamy dyszkę pochówki. No kurde. Coś pięknego. Z góry wiedźm. Teraz nie możemy pewnie piwa dać, nie? Nie. Ale to też nie problem. Pokrójmy mięsko. O.
Do tego mięsa mieliśmy tyle i powiem wam, że... No już tego mięsa aż tyle nie ma. Na jeden potrzebujemy w ogóle 4 pieczenie. To chuja. Czyli teoretycznie 2 trupy na 4 burgery. Dużo. Mega dużo. Dobra, a jakie mamy jeszcze w ogóle questy? Tak na sam już koniec, bo widzę, że powinienem kończyć. Zobaczmy, jakie mamy tutaj questy. Wybaczenie córki, to Astrolog, to wiemy. Żmi, pomóż mi przy rytuale, osiągnij 20 tego gówna. Kupiec, przynieś kupcowi 5 złotych obiadów, to moglibyśmy zrobić. I sprzedajmy 7 skrzyń. To też mogłoby być ciekawe. Przekonaj panu wdzięczkę, żeby zaśpiewała w twojej tawernie, to też dalibyśmy radę zrobić. W ogóle, no już za późno. To już za późno. Jakość cmentarza 200 i 3 marmurowe rzeźby złotej jakości. Też dalibyśmy radę. Stwórz aforyzm przeciwko pieniądzom i prześlij je za pomocą skrzynki na kontrabandę i wyślij 5 wiary. To też byśmy dali radę zrobić. Weź te legionisty od Kryzolda. I tu już z tego co widzę nie ma. Napraw dziwne mechanizmy. Dostarcz mu krew, zbuduj namiot, zbuduj studnię. Właśnie. Weźmy Darion Kapłana od Diga. Właśnie. Wspomniałem, że przecież my musimy jeszcze dawać krew Alrikowi. Czy mam w ogóle krew? Mamy krew. Masz krew. A możemy mu to sprzedawać. 25. To nie jest dużo. To nie jest dużo. A jak tutaj z tym wybudowaniem? Nowy uchodźca. Namiot mieszkalny, to byśmy dali radę zrobić. Studnia z wodą, też byśmy dali radę zrobić. Może czas najwyższy się tutaj z tym ogarnąć, co? Jak myślicie? Jak myślicie? Czy to jest już czas, żeby to poogarniać? Bo my tutaj w teorii możemy im chyba coś składować, tylko nie jestem pewny. Możemy czy nie możemy? Mi się wydawało, że tu gdzieś chyba skrzynka była. Może mi się wydawało. Może mi się wydawało. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. No i co? Hej, hej!